A tak, słuchajcie, witani są uchodźcy. Bardzo, bardzo duża grupa ludzi, która czeka już na uchodźców. I tak jest, słuchajcie, codziennie. Nie wiem, czy mi pozwolą filmować. Narka. O, kurna pani, ja nie chcę mi jechać dalej. O, tak to wygląda, słuchajcie. I tak wysiadają i tak co dzień. Tylko że wieczorem i w nocy nie ma nikogo z tych zielonych kamizelek. Przynajmniej ja nie widziałem, jak dostarczałem wodę z samego rana. I tak codziennie, pociąg za pociągiem. Dużo informacji jest też. Już nie chcę nagrywać na pałę, bo to tak trochę głupowato, ale... No tak to wygląda, słuchajcie. I tak codziennie. I tak codziennie. Mówię, ja tu raz też przyniosłem wodę. Może jeszcze też tutaj wpadnę. Oczywiście nie nagrywałem, bo to bez sensu. No i są stąd organizowane potem wyjazdy na Litwę. Z tego co wiem, to są... Są, patrzcie, no, cała zorganizowana akcja. Z tego co wiem, to są potem autobusy specjalne, które zabierają chętnych, którzy jadą na Litwę. A ci, którzy chcą jechać gdzieś dalej do Niemiec, tak jak mi się trafiło, to właśnie wsiadają z powrotem w ten pociąg. Może nie akurat dokładnie w ten. I jadą z powrotem w kierunku Warszawy, żeby w Warszawie przesiadać się na pociąg do Berlina, chociaż gdyby ktoś ich poinformował, przecież mogliby od razu, jadąc skądś tam, nie jechać do Suwałk, tylko w Warszawie wysiąść i w Warszawie się przesiadać. No ale nie ma co się dziwić. Tak to wszystko wygląda, słuchajcie, warto było pokazać. I tak jest codziennie, dwa pociągi dziennie przyjeżdżają. Jeden ten z Krakowa, który teraz jechał, i drugi trochę później ze Świnoujścia. Ale ja mówię, byłem rano raz dostarczyć tą wolę, nie wiem, godzina 10, 9, gdzieś tak o. Nie było żywej duszy, oprócz kilku uchodźców z Ukrainy. A tam nie mogłem nikogo znaleźć, po prostu. Tak to wygląda. Pozdrawiam.